Ja myślałem, że znam go już dość dobrze, ale potem przeczytałem książkę. Okazało się, że zupełnie nie, bo za nim długa i kręta droga, by poukładać swoją codzienność. Ale o tym, jak było mu trudno, wie pewnie najlepiej on sam, dlatego dziś jest w naszym studiu. Misiek Koterski, cześć, dzień dobry, witam, cześć. Bardzo mi miło i tutaj zobacz, produkt końcowy twojej tak naprawdę spowiedzi, bo chyba mogę użyć tego słowa, ono też się pojawia w książce. Tak. Spowiedzi, którą zrobiłeś przed moją serdeczną koleżanką Beatą Nowicką, dziennikarką Wiwy. Tak. Ale czy ty w ogóle wiedziałeś, na co się piszesz, jak zgadzałeś się na ten projekt? Znaczy, powiem tak, no... ostatnio ktoś mnie zapytał, dlaczego chciałem napisać tą książkę. Ja odpowiadam od razu. Ja nie chciałem napisać tej książki, umówmy się. Po prostu 4 lata temu, kiedy wziąłem udział w takiej książce, którą wydawał też znak Krzysia Skórzyńskiego, Świat na głowie, w której brali udział różni tatowie, między innymi Przemek Saleta, lider zespołu Raz, Dwa, Trzy, ten założyciel zespołu Sisters, Królik. No i dzielili się swoimi wrażeniami o wychowaniu. Akurat urodził się też mój syn i Krzysio zaprosił mnie do tego, żebym ja się podzielił. Akurat Fryderyk miał wtedy rok. Okay. I po tym fragmencie to troszkę wyglądało tak, że ja się z nim spotkałem w kawiarni i może to trwało godzinę, półtorej ta rozmowa i on to, słuchaj, spisał 1 do 1, wyszło z tego 50 stron. I jeszcze do mnie mówił, wiesz co, Michał, spisałem to 1 do 1, bo chciałem zachować ten twój taki charakterystyczny sposób mówienia. Tak, i czy nie masz problemu? I ja to przeczytałem, chyba nic nawet wtedy nie wyciąłem z tego, bo rzeczywiście no, biorę odpowiedzialność za to, co mówię. I jakiś czas później właśnie pani z wydawnictwa Kinga Jana odezwała się do mnie i mówi, panie Michale, no to jest świetne, fajnie jakby się pan podzielił swoją historią, to się świetnie też czytało ten rozdział, no ale ja mówię, wie pani co, ja nie czuję się gotowy. Też było za wcześnie po prostu. Tak, ale dzisiaj też nie czuję się gotowy. Myślę, że na taką książkę, jeśli chodzi o osoby takie jak ja, nigdy nie jest czas. Ale o czym jest ta książka, to najlepiej mówi ten fantastyczny podtytuł. Przeczytasz? Tak, to już moje ostatnie życie. I... o ćpaniu, życiu na krawędzi i o swojej przemianie. I ile razy, podczas gdy zwierzałeś się Beacie Nowickiej, mówiłeś jej, Beata, dosyć, ja już naprawdę nie chcę, rzucam to. Tak, no słuchaj, to rzeczywiście jak zaczęliśmy tą książkę, to ja sobie nie zdawałem sprawy, że to będzie dla mnie aż tak trudne. No, generalnie każdy z nas, już nie mówię tylko o dzieciach z rodzin alkoholowych, tylko każdy z nas ma jakieś traumy z dzieciństwa i myślę, że kiedy wraca się do tego dzieciństwa, wiele rzeczy wypieramy i nawet sami się nie spodziewamy, jaki to może mieć na nas ogromny wpływ. Ja się też nie spodziewałem, że aż taki. Ale było trochę tak, że musiano cię namawiać w pewnym momencie, żebyś dokończył ten projekt? Znaczy, szczerze mówiąc tak, nikt mnie nie namawiał do tego, dlatego że ja, kiedy już się zdecydowałem i to właśnie o tym chciałem powiedzieć, że dlaczego się zdecydowałem, dlatego że kiedy już kolejny raz mnie poprosiła Kinga o to, żebyśmy zaczęli pracę, to ja się nie zgodziłem, ale zaraz dostałem taką falę maili, zresztą w ogóle po tym wywiadzie u Żulczyka bardzo duży był taki odzew ludzi, którzy mówili, kurde, panie Michale, fajnie, że pan o tym mówi, fajnie, że ktoś otwarcie o tym mówi, strasznie mi to pomogło, albo gdzieś ktoś mnie zaczepił, kładzie mi rękę na ramieniu i mówi, dzięki panu ja się zmieniłem. Ja mówię, słuchaj, to nie jest dzięki mnie, to zmieniłeś się dzięki sobie, ja po prostu może mogłem być jakimś impulsem, ale rzeczywiście zrozumiałem, jak ważne dla ludzi jest to danie przykładu. Dla mnie też takim przykładem był ojciec, który się zmienił, który stanął na nogi, który jest trzeźwy dzisiaj ponad 20 lat i sobie pomyślałem, kurde, no jak taki facet może się zmienić, to ja mogę się zmienić, a inni pewnie też tak patrzą, bo nie ukrywajmy, no ludzie, którzy pamiętają mnie z tamtych czasów, no to był taki czas, że każdy pokazywał palcami i mówił, nie no, ten Koterski to będzie płynął rynsztokiem już całe życie i niedługo zdechnie. Nawet takie gdzieś, jak te materiały zbieraliśmy do książki, to gdzieś cofnąłem się do... O matko, czytałaś te nagłówki?
Nagłówki nie, ale cofnąłem się do starych czasów tych portali plotkarskich, no i gdzieś, nie będę już mówił kto, tak. Żeby nie wyciągać ludzi, bo nie chcę wciągać ludzi trzecich tamto. w te historie, ale mówił, jak wypowiadał się właśnie, że jeśli się nie zmienię, to umrę, to się źle dla mnie skończy. Więc ci ludzie mieli to w świadomości i dzisiaj rzeczywiście, jeśli widzą, że ja się zmieniłem, to tak jak ktoś mi powiedział, nie jeden raz, kurczę, jeśli pan mógł się zmienić, to prawda, tak. To nie jest komplement może zbyt wielki, to i ja mogę się. Oczywiście. I to ja mogę się zmienić. To jest dzisiejsza, no? Bardzo dobra twoja perspektywa, ale czy kiedy były te trudniejsze czasy, to przez to, że miałeś trudne dzieciństwo, które nazywasz piekłem w tej książce, bo między innymi faktycznie twój tata miał problem z alkoholem, że na twojej drodze pojawił się ten klub bilardowy Blue Monday i takie szemrane towarzystwo, czy ty czułeś się w jakiś sposób skazany na to uzależnienie? Nie, ja nie czułem się skazany. Ja myślę, że dzisiaj, kiedy ja im dłużej żyję, im dłużej trzeźwieję, im więcej ludzi trzeźwych spotykam, to ta teza o tym, że człowiek z rodziny alkoholowej musi sięgnąć po alkohol, to jest nieprawdą, bo znam ludzi, którzy są z takich domów, nawet z domów jakichś skrajnie patologicznych i sami są wspaniałymi ludźmi i nie dotykają alkoholu. A znam ludzi, którzy często mówili, że są z dobrych, tak zwanych inteligenckich, spokojnych, otoczonych miłością domów i mają problem z uzależnieniem. Więc nie ma czegoś takiego, nie ma reguły. No właśnie to jest taka choroba, która jest w stanie dotknąć każdego. To jest choroba, która nie wybiera. Czy to może być ktoś z ubóstwa, czy pan doktor, lekarz, czy biznesmen i tak dalej, i tak dalej. O czym często sobie nawet nie zdajemy sprawy z czego. Dokładnie. Ta choroba dotyka wszystkich. No i właśnie, no i oczywiście uzależniony często wypiera to, a szczególnie kiedy ma się pozycję, kiedy ma się pieniądze, to myślę, że jeszcze trudniej, bo zawsze sobie myślisz, no kurde, przecież ja nic nie straciłem, mam świetną pracę, jestem szanowany, no a codziennie jestem na legutkim rauszu czy na tak zwanej bańce, no więc, więc wiesz. To no nie i... może być niebezpieczne, sobie ludzie myślą. Dokładnie. A jak niestety nie zatrzymałem się w odpowiednim momencie, nie poproszę o pomoc, co można stracić przez narkotyki? I ty tam wymieniasz między innymi, co mnie najbardziej dotknęło, godność. Tak. Pamiętasz taki moment, kiedy faktycznie tej godności już tak, po prostu pamiętam, nie było? Tak, pamiętam, tej najtrudniejszy moment, znaczy to nawet nie jest kwestia godności, to jest kwestia takiego poczucia zniewolenia i takiego świadomości tego upadku. No, najgorszym momentem było to, kiedy już naprawdę nikt nie chciał splunąć w moją stronę, kiedy wstyd mi było wrócić do domu i byłem już w takim stanie, że wstyd mi było stanąć przed rodzicami nawet i poprosić ich o pomoc i spałem na klatkach i wtedy, kurczę, jak spałem w tych blokach łódzkich i te windy hulały i ten wiatr i rano zaczynała jeździć winda, to już żyłem w takim strachu, bo już byłem wtedy... ktoś cię zobaczył, bo już ktoś tak, bo już byłem osobą rozpoznawalną, żeby ktoś mnie nie zobaczył, więc się budziłem i w takim dygocie siedziałem. To może nawet nie chodzi o godność, to chodzi o coś takiego, że masz świadomość, że już jesteś po prostu na dnie, a co jest w tym najgorsze? Świadomość tego, że ci się wydaje, że nie jesteś w stanie z tego wyjść, że nie jesteś w stanie się z tego wyzwolić, uwolnić. No. Ale tak jak mówię, dzisiaj też powtarzam, ta książka przede wszystkim, ona nie jest o życiu, ćpaniu, ona nie jest o życiu na krawędzi, ona jest o nadziei, że można, że to wszystko może się zmienić. Ja właśnie niedawno, jak zaczęła się promocja tej książki, to sobie uświadomiłem, kurde, no właśnie, był ten moment, że jeszcze leżałem na tej klatce i myślałem, że nic w życiu mnie nie spotka, a dzisiaj, no, jestem, że tak powiem, schludny, czysty, mam wspaniałą rodzinę, niedawno zaprosili mnie studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego na wykład i to jest dla mnie, nie wiem dlaczego akurat ten uniwersytet, ale samo to zaproszenie i uznanie przez młodych było dla mnie tak ważne, bo ja sam w życiu miałem różne autorytety, ludzi, których podziwiałem i to uznanie młodych nie ma ściemy. Chcę już skończyć ten wątek ciemnych czasów, więc ostatnie pytanie z tego sektora. Czy ty kiedyś podliczyłeś, ile przepuściłeś pieniędzy też na swoje uzależnienie? Bo tam jest taki jeden wątek, jak ktoś ci w pewien sposób, nie będę też wszystkiego zdradzał, daruje, przekazuje 10 tysięcy złotych, one szybko się rozpływają, ale przecież musiała być jakaś mała kropla w tym morzu, które wydałeś. Powiem tak, na wielu terapiach praktykuje się coś takiego jak tak zwany tam picioryst czy biororyst, czy jak to się nazywa, że podliczają to.
Szczerze, ja nigdy tego nie podliczałem i nie chcę, żeby to zabrzmiało w jakiś sposób, że nie przywiązywałem do tego wagi. Nie ma to dla mnie znaczenia. Myślę, że większym problemem i wyrzutem moim sumienia, no nie było to, ile tam przepuściłem, bo nie ma pieniędzy, jakich się nie da odrobić. Tak. I poza tym, no oczywiście pieniądze są potrzebne do standardu życia, ale tak jak się mówi, szczęścia nie dają, w sensie takim, że to nie jest, no dla mnie to nie miało takiego znaczenia, ile, jaki, że żałuję, że tego, może, czy tamtego. Może dla ciebie nie miało, bo też miałeś szansę to nadrobić, wiele osób pewnie, gdyby podjęło inne decyzje, to już tak, niestety nie miało tej szansy. Ale wtedy, no wiesz, ja nie miało to dla mnie znaczenia też na początku drogi, kiedy 8 lat temu nie miałem pracy, nie miałem nawet konta w banku. O, to nie ma znaczenia dla mnie dzisiaj, dlatego, że jestem dzisiaj dobrze usytuowany po 8 latach. Nie, nie dlatego. To nie ma znaczenia dla mnie, dlatego że największe znaczenie i największą stratą dla mnie było to, jaką krzywdę wyrządzałem sam sobie i to, że nie potrafiłem tego zatrzymać, jaką krzywdę wyrządzałem najbliższym. I to nie musiałem, nie mówię o takiej krzywdzie wyzywania, tylko tego, że moje życie powodowało, że moja mama, czy mój tata, czy moi bliscy byli w strachu. Czy moja dziewczyna, o której piszę, patrzyła, ówczesna, patrzyła, jak sama mówiła, jak umieram na jej oczach i nic nie jest w stanie zrobić. Żadne pieniądze nie mają tutaj znaczenia. Wtedy znaczenie, no, znaczenie ma, no wiesz, drugi człowiek, więc ta strata jakby była dla mnie bardziej, no, dotkliwa, aczkolwiek no, jest też taka zasada, że liczy się tylko dzisiaj. Nie ma co rozpamiętywać tej przeszłości, budować przyszłości czy teraźniejszości na poczuciu winy, bo to do niczego nie prowadzi. Ten rozdział trzeba zamknąć, oczywiście z czasem się z niego w jakiś sposób rozliczyć, są od tego terapie i uzależniają się jest do końca życia i to jest praca na całe życie, aczkolwiek przeszłość jest nikomu z nas nie służy i to czy ludziom uzależnionym czy nie i przyszłość tak samo, bo przyszłość, przewidywanie przyszłości generuje w każdym z nas lęki. A czy będzie COVID, a czy wojna, a czy wejdzie Putin, a czy nie wejdzie, a czy kupię złoto, a czy nie tego, a czy pieniądze, a czy teraz kurczę z banku nie wypłacić wszystkiego. Nie, no my mamy wpływ tylko na dziś. Ale jeszcze jedną rzecz chcę podkreślić, bo mnie o to zapytałeś, o te kryzysy. Ja ci powiem tak, kiedy podpisywałem umowę, to umówiliśmy się tak, jeśli przyjdzie moment kryzysowy, to mogę zrezygnować z niej, kiedy chcę. Jeśli przyjdzie moment kryzysowy, to mogę zrobić przerwę, na ile chcę, i że nikt mnie nie będzie naciskał. I taki moment kryzysowy się pojawił. Ta książka mnie, Powrót do przeszłości, mnie przerósł i powiedziałem, słuchajcie, nie dam rady. Musimy to odłożyć. Po pół roku wróciliśmy do tego i poczułem jeszcze większy ciężar i pamiętam, jak zadzwoniłem do tej Kingi, Jana ze znaku, śmieję się do niej, bo wywaliłem jej wszystkie moje lęki, popadłem w histerię i mówię, słuchaj, ja nie dam rady tego zrobić. I pamiętam jej słowa, ona mówi, panie Michale, ja to rozumiem, i mówi, niech pan da sobie tydzień, bo mówi, jeśli my to już damy do druku, to tego się nie da cofnąć, ale jeśli pan powie, że nie, to nie ma problemu, to kończymy to i zamykamy sprawę. Więc to był w takich warunkach naprawdę komfortowo się pisze i tylko w takich warunkach mogła powstać ta książka, za co też jestem wdzięczny, że takich ludzi na swojej drodze spotkałem. W czasie tej twojej drogi, po prostu całego życia, miałeś też kilka takich epizodów związanych z karierą, czy aktorstwo, czy praca u Kuby Wojewódzkiego. I właśnie bardzo zaciekawił mnie fragment o tym, jak robiłeś pewnego rodzaju reportaże, takie swoje wejścia w tym wspomnianym show. No bo żeby pojechać na festiwal do Gdyni i wbić się do hotelowych pokoi największych polskich gwiazd, aktorek, z tego co pamiętam, dzisiaj to by się już pewnie nie udało. Tak. No to naprawdę trzeba mieć szaloną głowę. I ja mam teraz takie zapytanie, bo tam były nazwiska, była Katarzyna Figura, była Ania Mucha. Czy one jeszcze z tobą dzisiaj chcą rozmawiać? Czy one to pamiętają? Tak, ale to ja myślę, że no kurde, moją chyba jedną z zalet, a z drugiej strony przekleństwem było to, że ludzie mieli do mnie ogromną słabość. I to, że komuś innemu by to nie uszło na sucho, mi wiele ludzi wybaczało, bo po prostu chyba uważali mnie za sympatyczną osobę, nieszkodliwą, że nigdy nie robiłem nic z wyrafinowania, czy z jakiegoś takiego... Intencje były dobre.
Tak, i że to zawsze, no nic nie noszło się, nie, ja miałem taką zasadę i którą udało mi się o dziwo utrzymać przez ten czas nawet brania, żeby nie opierało się to na krzywdzie ludzkiej jakieś moje działania, nie? I nigdy się nie spotkałem z czymś takim, że ktoś mi nie podaje ręki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ja pamiętam dokładnie pierwszy mój, jeden z pierwszych moich reportaży, kiedy poszedłem na rozdanie nagród literackich Nike w bluzie Nike'a z piłką do kosza, no i rzeczywiście tam było wielkie oburzenie. Jedna ze znanych dzisiaj już autorek wtedy młodego pokolenia Objawienie była oburzona, kiedy podszedłem do niej i mówię, słuchaj, ja mówię, tu impreza Nike'a, mówię, dawaj kurczę, słyszałem, że jesteś tam fajną koszykarką i złóż mi, okay. Ten to zerwała ze mną i nie chciała mieć ten, ale myślę, że to dzisiaj rozeszło się po kościach. A jakbym dzisiaj zapytał Anię Muchę albo panią Kasię Figurda, pamiętałyby tę sytuację, czy nigdy sobie o tym nie gadaliście? Nie wiem. Ja nawet nie pamiętam, czy z tego, co pamiętam, tak mi się wydaje, że te sytuacje, ja chyba też ich nie użyłem nawet w żadnym z programów, okay. Dlatego że zdałem sobie sprawę, że wtedy sprzątaczki wpuściły mnie do pokoi i mogłyby stracić pracę. Prawda. Dlatego ja tego materiału, z tego, co pamiętam, nie użyłem, żeby nikomu nie stała się krzywda. To oczywiście opowiedziałem, że taka sytuacja zaistniała, ale my tego nie użyliśmy, bo ja sobie zdałem sprawę, kurde, rzeczywiście weszliśmy do tych pokoi i ktoś mógłby no normalnie to zgłosić, tak. I baba straci pracę, a zrobiła to dla mnie z sympatii jakaś na emocjach. Wszyscy mieli dobre intencje, a mogłoby się skończyć źle. Tak, dokładnie, więc tego materiału nie użyliśmy, więc chyba i dlatego nie było z tego żadnej afery. No, powiem tak, ja nigdy nie budowałem swojej kariery na aferach i jeśli już afery w moim życiu były, a było ich wiele, to się działo poza mną. No po prostu to one za mną chodziły, te afery, a nie ja je produkowałem na potrzeby tego, żeby o mnie było głośno. Więcej smaczków zostawiamy dla tych, którzy będą chcieli sięgnąć po książkę. Ty już tak zmaltretowałeś ten egzemplarz, że będzie jak czytany. O, no i dobrze, będzie mięciutki. Mam takie wrażenie, że ten problem, czy uzależnienie od alkoholu, czy od narkotyków, no to jakby dotyka większej liczby w naszym show biznesie, większej liczby osób. Czy ty, jak widzisz, że któryś z kolegów po prostu jest w złym momencie życia, to zawsze reagujesz i mówisz mu na boku oczywiście, na osobności, stary, otrząśnij się, masz takie rozmowy za sobą? Nie robię tego, broń Boże, to nigdy na mnie dobrze nie działało, zawsze liczę to swoją miarą, czyli nie robię tego, czego sam bym nie zaakceptował, albo by po prostu, każdy wie, jaką ja drogę przeszedłem i myślę, że jeśli ktoś by chciał poprosić o pomoc, to wie, że jestem na tyle zaufaną osobą i co przeszedłem, że mógłby ze mną o tym porozmawiać, ale szczerze mówiąc, na mnie takie działania, kiedy ktoś mi mówił, no stary, ten czasem się zwariował, chłop, nie? Może on ma problem, ale nie ja. Ale nie ty. No, to jest taka choroba, że my tego nie widzimy i często można kogoś urazić i do siebie zniechęcić. I to tak jak powiedziałem, jak ktoś sam nie zechce, nie podejmie takiej próby, to naprawdę rzadko się zdarzają takie przypadki, że na siłę można kogoś zmienić, wyleczyć. A jednak ostatnio jedna z aktorek powiedziała w wywiadzie dla Wysokich Obsesów, jeżeli dobrze pamiętam, że ona nie ogarnęłaby swojego życia, gdyby nie przyjaciółka, która przy spotkaniu o godzinie 11 zareagowała na jej propozycję. Może napijemy się drinka, mówiąc jej, że czy na pewno wszystko u ciebie w porządku. I na przykład dla niej to był moment, w którym ona pomyślała, bez niej w ogóle bym nie pomyślała, że to już czas się ogarnąć. No to każdy ma swoje doświadczenia. Ja tego nie podważam. Ja bym tak nie zrobił. Mhm. O. Ja nie jestem od moralizowania innych i zresztą tak jak już ci wcześniej powiedziałem, samarytanizm nie u mnie. Ja, jeśli ktoś się do mnie zgłosi, zawsze pomogę. Jeśli Bóg mnie wezwie to na koniec odpowiedz świata, na żeby pomóc i żeby do dzieciaków pojechać i wesprzeć, czy jakąkolwiek, nie ma problemu, ale sam nie. Okay. Aniołem nigdy nie byłem i aniołem nie będę zbawiał świata. Też nie mam zamiaru. Po prostu tu, w tą książką też dałem z siebie, myślę, że no poza tym to jak myślę, każdy pomaga na tyle, na ile może i na swój sposób. No widzisz, to może na nią zadziałało, ja może dlatego bym tego nie zrobił, bo mnie to zawsze drażniło, mnie to irytowało. Miałem złość do ludzi, którzy mi zwracali uwagę.
Jeżeli sięgam po podkładkę, no to znaczy, że będę czytał cytat. O. A chciałabym faktycznie jeden, bo dzisiaj przede wszystkim jesteś tatą. I w październiku Frycek skończył 5 lat i taki tutaj był cytat. Chłopca do 5 roku życia powinno wychowywać się jak księcia. Od 5 do 15 jak niewolnika, a od 15 jak partnera. No to na partnera jeszcze trochę poczekamy, ale co to oznacza, że Frycek jest teraz w etapie wychowywania go jak niewolnika? Nie, ja powiem tak, ja to usłyszałem od aktorki, która, do której zawsze mam słabość, od pani Pieczyńskiej, którą pozdrawiam, i ona tak powiedziała w jednym z wywiadów, że w jej rodzinie bodajże, czy jej ojciec uważał, że właśnie chłopca powinno się do 5 roku życia jak księcia, tak. od 5 do 15 jak niewolnika, a potem od 15 jak partnera. Co to dla ciebie znaczy? Mi to bardzo się spodobało, że właśnie, no rzeczywiście, jak ten chłopiec jest jeszcze taki ciućmek i malutki i słodziutki i jeszcze taki, no, że tak powiem, nie stawia na swoim, nie chce rządzić, to akurat też mój Fryderyk skończył niedawno 5 lat, więc mi to popasuje, że teraz tak. To najchętniej ja bym go zniewolił, bo jest taki mądraliński, taki wygadany, taki wyszczekany, chce nami rządzić, no nie słucha, więc jakby mi to się spodobało, żeby go tym kluczem wychowywać, tylko właśnie pytanie jest, jak to zrobić? Jak to zrobić? Szczególnie bo to w twoim przypadku zastanawiałem się, czy po takim dzieciństwie, czy po swoich przeżyciach, skąd ty wiedziałeś, skąd ty wiesz, jak być dobrym ojcem? Myślałeś nad tym kiedyś, czy to wszystko? Nie, ja nie wiem. Ja myślę, że kurde, nikt nie wie, że przepisu na dobre rodzicielstwo nie ma i że no, nikt z nas nie wie. Gdyby ktoś to odkrył, to by byli sami szczęśliwi ludzie, bo myślę, że każdy rodzic chce, no na pewno większość, bo ostatnio się słyszy o różnych no, takich skrajnych tragediach, tak. Po prostu, które mi się nawet w głowie nie mieszczą, że rodzice mogą takie rzeczy robić własnym dzieciom. No ale to już mówimy o jakiejś skrajności. No ale każdy rodzic chce jak najlepiej dla swojego dziecka. I myślę, że ktoś, kto by wynalazł przepis na to, no to na pewno dostałby nagrodę Nobla, a byśmy mieli no, samych szczęśliwych ludzi. Ale niestety nie ma na to przepisu, nie ma na to odpowiedzi. I ja tylko intuicyjnie wiem jedno, że każdy z nas musi przejść jakąś drogę. To, że spotykają nas w życiu jakieś niedogodności, zranienia, cierpienia, to buduje nas charakter. To pozwala, i dzisiaj jestem tego przekonany, co do tego przekonany, że to pozwala potem w życiu dowiedzieć się, po co ja tak naprawdę zostałem powołany. Może to zabrzmieć dla niektórych niewiarygodnie, ale ja dzisiaj mam poczucie, oczywiście dzisiaj, kiedy jestem w miejscu, w którym jestem, że to wszystko, co mnie spotkało w życiu, było po coś, żebym ja mógł dzisiaj to oddać i że to może pomóc drugiemu człowiekowi. To całe cierpienie, ten cały ból, te wszystkie przeciwności losu i tak dalej, i tak dalej. Ale też pozwolę sobie właśnie wtrącić, bo pamiętam, jak kiedyś spotkaliśmy się podczas nagrań do Fort Boyard. No. I bardzo dobrze, że ty napisałeś jakby tę książkę i że spisałeś swoją drogę krok po kroku, bo jak wtedy chciałeś mi w 4 minuty opowiedzieć całe swoje życie i byliśmy, wiesz, włożeni w tą sytuację jakoś zupełnie inną, w takich okolicznościach burzliwych, to ja sobie myślałem, ale o czym on do mnie mówi? No. A dopiero jak czytasz tych 350 stron, to jesteś w stanie zrozumieć ciebie krok po kroku i po prostu uwierzyć, że tak, że to jesteś ty na 100%. Oczywiście, no trudno całe swoje życie opowiedzieć w jednym kawałku. Próbowałeś. Tak, próbowałem, bo często różne rzeczy potrzebuję wyjaśnić, że nie da się odpowiedzieć dla mnie przynajmniej jednym zdaniem, że coś wynika z czegoś, jest przyczyna i skutek, dlaczego zawsze lubię powiedzieć o tej przyczynie, kiedy już mówię o skutku, ale jeśli tylko wracając do pytania a propos tego, ja nie wiem, jak wychować szczęśliwego człowieka. Wiem tylko jedno, że trzeba okazywać dziecku uczucia. Nie bać się tych uczuć. My w większości jesteśmy ułomni w tym, że nikt nas nie nauczył, jak to w filmie mojego ojca mówi Adaś Miałczyński, radzić sobie z 7 podstawowymi uczuciami. Tak. Nie wiemy nawet, jakie to są uczucia i myślę, że jakbym zapytał tutaj naszych operatorów i to nie, że akurat i ciebie, no ja wiem, jakie są, bo nad tym pracowałem, tak. To nie byłby żaden z was w stanie wymienić. A co dopiero mówić o tym, żebyśmy rozmawiali o uczuciach. O
na ulicy i nikogo byśmy spotkali na ulicy, myślę, że zaczęłoby się dukanie, a uczą nas takich rzeczy, jak właśnie budowa pantofelka czy inne, które w ogóle w życiu nam się już nigdy nie przydadzą, chyba że osobom, które się w tym specjalizują. Albo pójdą do milionerów. Tak, dokładnie. No, ale jak wiadomo, jeden na milion wygrywa ten milion, więc nie wiem, czy to ma sens. W każdym bądź razie chodzi mi o to, że ja staram się okazywać uczucia i staram się mówić mojemu dziecku, mojemu Fryderykowi, że go kocham i lubię mu to mówić i nie nauczam go w ten sposób, że sam wyrażam swoje uczucia. Nie wstydzę się, nie boję. Jestem facetem, a mówię mu o tym i często mamy właśnie taką zabawę, że mówię, Frysiu, chodź ci powiem jakąś tajemnicę. I on mówi, jaką? Ja mówię, kocham cię. I widzę, jak jego oczy rozbłyskują, jak te komety. I potem on jakby oddaje samoistnie to, kiedy przychodzę do przedszkola i on mówi, tęskniłem za tobą, tato. Kocham cię, tato. I to jest małe, niesamowite. Małe, a ważne. Tak, no jest taki mój ulubiony cytat świętego Jana od Krzyża, u schyłku życia tylko z miłości będziemy rozliczeni i ja myślę, że ta miłość do drugiego człowieka może nie uratuje go i nie przeżyjesz za niego życie, ale po prostu, no, że trzeba ją okazywać, no, że to jest jakby w życiu najważniejsze. A jak ty postrzegasz dzisiaj drogę swoją i Marceli, czyli to, że kilka razy się rozstawaliście. Gdybym cię zapytał, czy tego żałujesz, czy nie, to w którą stronę byś poszedł? Nasza relacja jest jak w brazylijskiej telenoweli. Widziałem ostatnio, był jakiś artykuł mi taki trafił, czy pamiętasz taki serial Moda na sukces, tak. I wywiad z tym Ridgem i on tam się chyba 11 razy żenił i czy ileś. Tak, dokładnie, więc to śmieszne i ja się zawsze z tego śmieję. No, to nie przypadek, ta nasza droga wynika z tego, że też nie mieliśmy gdzieś tych przykładów i to z jakiejś nieumiejętności, są to jakieś deficyty, ale cały czas na tym pracujemy i jak mam odpowiedź na pytanie, nie żałuję, bo każdy błąd daje szansę na rozwój, czegoś się dowiaduję, coś mogę poprawić. Rozstań by się może nie udało. Dokładnie, coś mogę zmienić. W każdym razie to, co jest dla mnie dzisiaj najważniejsze, że jest taka moda od razu na zmienianie na inny model, ale to generalnie we wszystkim, a w szczególności w relacjach. Nie dogadujemy się, dobra, na razie, cześć. W ogóle, kiedy są dzieci, też to szybko podejmujemy takie decyzje. Starsi mówią często, nie naprawiacie, tylko wyrzucacie. Dokładnie. I to jest straszne i to jest przykre, bo w ogóle relacja z każdym człowiekiem jest trudna. No, zaakceptować drugiego człowieka, żyć z nim pod jednym dachem, akceptować to, że on wchodzi na twoją przestrzeń siłą rzeczy, umiejętność stawiania granic, rozmowy, dogadywania się. No, z każdym partnerem będzie to samo. To nie jest tak, że ty znajdziesz kolejnego i ten już nie będzie ci przeszkadzał, czy w jakiś zawsze sposób zawsze zaczynamy budowanie od nowa. Dokładnie, więc ja idę tym kluczem. Zawsze moim marzeniem była pełna, kochająca się rodzina i walczę. No walczę, a co życie przyniesie, to zobaczymy. No, na razie jesteśmy na dobrej drodze, znowu. No właśnie, bo jak się na was patrzy, to wydajecie się po prostu 100% szczęśliwi. Jednak mimo wszystko zdecydowaliście się na terapię i ty, jako osoba bardzo świadoma, dlaczego takie kroki warto podejmować, pewnie najlepiej mi odpowiesz na pytanie, dlaczego? To jest troszeczkę tak, jak czegoś nie potrafisz języka, to idziesz na kurs języka. Jeśli nie potrafisz komunikować się z drugim człowiekiem, nie potrafisz, nie masz takich umiejętności rozmawiania o uczuciach, o swoich potrzebach, na przykład jesteś osobą, która, nie wiem, chowa w sobie różne emocje, nie potrafisz się nimi podzielić, to idziesz na uczyć się tego, a dzisiaj, no takim na szczęście już, bo kiedyś my się wstydziliśmy z tego korzystać, kiedyś to terapia, Jezu, to on jest wariat tak, tylko idzie na terapię, na szczęście dzisiaj, no już nie jest to temat tabu, bardzo dużo mówi się o depresjach, o różnego rodzaju schorzeniach takich psychicznych i nie odbiera się tego jako chorobę psychiczną, tylko właśnie coś, nad czym można pracować, trzeba pracować, żeby być szczęśliwszym człowiekiem i my właśnie chodzimy na tą terapię, żeby przegadywać. To nam bardzo dużo daje, bo często jest tak, że kiedy sami próbujemy to robić, nie mając takiej umiejętności, to siebie nie słyszymy, zagadujemy. Każdy od
odbiera po prostu coś, co druga osoba chce w dobrej wierze powiedzieć, odbiera to jako atak. Mhm. I trudno w ogóle nawiązać jakiś dialog. A jeśli jest jakaś osoba postronna, specjalista, który to usłyszy i potrafi to przekazać, to wtedy łatwiej to usłyszeć, łatwiej się nauczyć i też moim zdaniem na takiej terapii, co jest najważniejsze, człowiek dopiero widzi, jak to jest wartościowe, kiedy się słuchamy nawzajem, że jak to jest wartościowe, kiedy my nie zakładamy od razu, że kurde, chciał mi szpilę, bo on mi to powiedział, bo chciał mnie zaatakować. Okazuje się, że to jest tylko w naszych głowach. Ale nie zobaczymy tego właśnie, często trudno to zobaczyć w indywidualnych rozmowach, tylko potrzebna jest terapia. No ja korzystam z terapii przez całe życie. Dzisiaj to może zabrzmieć też dla niektórych kontrowersyjnie, ale mam takie poczucie łaski, że ta choroba uzależnienia mnie dotknęła, bo myślę, że gdyby nie ona, nigdy bym się nie zdobył na terapię, nigdy bym nie wykonał takiej pracy, nie skontaktował się ze swoimi uczuciami, nie wybaczył sobie innym i w ogóle ja jestem zwolennikiem tego, żeby właśnie uczyć się, rozwijać i naprawiać i w ogóle uważam, że życie i to jest praca na całe życie i rozwój, to generalnie jakby w moim przypadku jest takim celem człowieka i to daje człowiekowi szczęście, ciągłe przyglądanie się sobie i swoim emocjom. Pamiętam też takie nagłówki o tym, że za wami podwójne zaręczyny. Czy ty jak sobie patrzysz na ten pierścionek zaręczynowy, to miałbyś ochotę, żeby tam dołożyć obrączkę? Nie, mówię, gdzie Marcela masz ten drugi pierścionek, bym se z tego brylantu w ucho wsadził brylant w ucho, bo widziałem, że hip-hopowcy teraz tak noszą brylant w uchu, więc tak nie, łatwo nie odda. Nie chcę oddać, no właśnie, ale nie, to rzeczywiście żart, ale gdzieś tą kropką nad i oczywiście jest ślub i to jest moje marzenie, myślę, że Marceli, no ale chciałbym, żeby to tym razem nie odbyło się tak, jak to w naszym życiu, że dopiero co się poznaliśmy i jeszcze nie zdążyliśmy się poznać w pełni, randkować, przeżyć tego całego fajnego okresu. Najpierw to trzeba razem zamieszkać. Tak, ale my zaraz już byliśmy, kurczę, dowiedzieliśmy się, że będziemy rodzicami i zanim się dotarliśmy, to nie było na to czasu, bo już wybieraliśmy szkołę rodzenia i już wybieraliśmy szpital, położną i cuda na kiju i w ogóle jak się pojawił Fryderyk, to już w ogóle nie było mowy o Poznaniu, no bo to Fryderyk był najważniejszy i czy tak, czy oddycha, czy nie oddycha, czy tak je, czy tak go nosisz, czy tak główka, no tak. W ogóle, no i jak to wszystko już opadło, to okazało się, że zaniedbaliśmy siebie totalnie, więc ja sobie marzę, żeby to był świadomy wybór, a nie taki dobra, Marcela bierzemy ślub, tylko żebyśmy my poczuli się ze sobą w pełni tak bezpiecznie. Oczywiście to można by powiedzieć, że można czekać na to całe życie, ale no chodzi mi o to, żeby jednak najpierw wykonać jakąś pracę ze sobą, poczuć się bezpiecznie i właśnie. Czujesz, że jesteś już blisko tego momentu gotowości? Bo już trochę chyba zwolniły te wszystkie. Nie wiem, czy blisko. Mam teraz poczucie, że Marcela troszkę bliżej. Okay. Że Ola to już by chciała brać ślub, a ja teraz... A było kiedyś na odwrót. Że ale że umiecie rozmawiać, to się dogadacie. Tak, no nie, myślę, że się dogadamy i oczywiście, no fajne to jest wszystko w życiu. Ktoś tam powiedział, że wszystko można w życiu przeżyć, a potem najwyżej można się rozwieść. No ale nie chcę ale z takim założeniem brać ślubu. No, jak to mówią też, daj czas czasowi i tego się będę trzymał. Mhm. Ja się bardzo cieszę, że spotykam się w takim fajnym momencie twojego życia, ale podczas czytania tej książki gdzieś mi tam z tyłu głowy kołatało takie pytanie, którym chciałbym dzisiaj zakończyć. Jak to jest? Czy ty dzisiaj wierzysz albo wiesz, że już nigdy nie sięgniesz po narkotyki? Znaczy wiedzieć nie mogę, no to tak jak już na początku rozmawialiśmy, nie jest w stanie z nas nikt przewidzieć przyszłości. Jedno wiem na pewno, że ja na dziś dzień nie mam ani grama tęsknoty, ani grama żalu, że już nigdy się nie napiję, że już nigdy nie wezmę. Tego w terapii się mówi, żeby nie zakładać sobie takiego, jakby takich kajdanów na no bo to jest jakby większy ciężar do udźwignięcia, ale ja po prostu nie zakładam sobie, to nie jest dla mnie ciężar. Ja po prostu
czuję, że nie chcę po prostu nigdy już czuć się pod wpływem jakiejkolwiek substancji. Życie na trzeźwo, tak mi się spodobało. To jest najlepsze 8 lat mojego życia i że to jest wszystko, co mnie w życiu najlepszego spotkało, to właśnie przez te 8 lat. No i lepszych zdań na koniec usłyszeć nie mogliśmy. Bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia na Twojej drodze. A już niedługo będzie też Viva w kioskach, to też może się tam spotkamy. O, proszę.